Chmielewski, szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w specjalnym programie, który poświęcony będzie najnowszej książce kardynała Gerarda Millera, Cud nieśmiertelności. Kardynał Miller jest dzisiaj naszym gościem, będziemy więc mieli szansę, aby właśnie z autorem o tej książce porozmawiać. Serdecznie witamy, czcigodny kardynale, w naszym studio. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Herr Kardynał, Ihre neuestes Buch, das Buch... Księże kardynale, najnowsza książka eminencji, Cud nieśmiertelności, co będzie po życiu ziemskim, podejmuje temat życia wiecznego i nieśmiertelności duszy. Dlaczego Wasza Świątobliwość zajął się właśnie tym tematem? Nieśmiertelność człowieka była bardzo ważnym tematem już dla ojców Kościoła. Często go podejmowali. Wychodzili również od greckiej filozofii, mitologii oraz próby odpowiedzi na pytania dotyczące sensu ludzkiej egzystencji. Uważano, że śmierć jest straszna. Bezpowrotnie traci się ukochane osoby. Nie można już ich zobaczyć ani usłyszeć. Dlatego w człowieku istnieje naturalne pragnienie tego, żeby śmierć nie była końcem, a naturalnym dopełnieniem ludzkiego żywota. Już wielki filozof Platon mówił o nieśmiertelności ludzkiej duszy. Postrzegał ją nieco inaczej niż my, katolicy, ale postawił pierwszy krok w tym kierunku. Bóg stworzył nas, ludzi, składających się z duszy i ciała. Śmierć została sprowadzona na ten świat za sprawą grzechu. Niezależnie od Boga, od sensu naszego życia. Później odnaleźliśmy Jezusa Chrystusa i sens życia w Bogu. Jezus Chrystus przez swoją śmierć pokonał również naszą śmierć. Przezwyciężył ją. Przez swoje zmartwychwstanie otworzył przed nami ogromne wrota. Przez które możemy przejść, idąc w stronę życia wiecznego. Dlatego wszystko, co robimy w naszym doczesnym życiu, nabrało głębszego sensu. Deshalb hat alles, was wir tun auf dieser Erde, einen Sinn. Nichts geht verloren. Żadne nasze czyny nie odchodzą w zapomnienie. Nie sposób umieścić wszystkiego, co uczyniliśmy w nawiasie i przemnożyć przez zero, żeby wyszło z tego zero. Alles, was wir Gutes tun und was wir sind, es wird multi. Wszystko, co robimy dla Boga, będzie przemnożone przez trzy. Bóg występuje w trzech osobach i obdarza nas miłością. Dlatego wszystkie dobre czyny, których się w naszym życiu dopuszczamy, nie pójdą w zapomnienie, w niebyt. One składają się na nasze życie wieczne. No tak, ale można by powiedzieć, że w Kościele katolickim temat ten został już dogłębnie przepracowany, opisany w katechizmie Kościoła katolickiego. Zatem co w ogóle można nowego na ten temat powiedzieć? Niczego zupełnie nowego nie możemy na pewno powiedzieć, ponieważ Chrystus, jak to już twierdził Ireneusz z Lyonu, przyniósł ze sobą wszystko, co nowe. Nie możemy wychodzić przed szereg, przed Chrystusa. Na autostradzie życia nie możemy wyprzedzić Chrystusa. On idzie przed nami, a my winniśmy za Nim podążać. Święty Augustyn zwrócił uwagę na to, że spisano już wiele książek, a na końcu Ewangelii świętego Jana napisano, że zawarto tam wszystko, co dla Jezusa było najważniejsze. Na ten temat można by bez końca książki pisać. Wszystkie książki świata nie są w stanie tego wszystkiego pomieścić, ale święty Augustyn powiedział, że mimo wszystko każde pokolenie powinno na nowo podejmować te tematy i łączyć je z pytaniami, wątpliwościami, troskami, z którymi muszą się mierzyć współcześni mu ludzie. Czasami trzeba pewne prawdy powtarzać, żeby nie zostały zapomniane. Współcześni ludzie mają ogromną wiedzę, ale czasami zapominają o tym, co ważne. Na przykład eschatologia mówi o tym, gdzie właściwie leży nasz cel. Jaki sens ma ludzkie życie oraz czym jest Królestwo Boże? Możemy stać się czasami zbyt przyziemni, skupiać się nadto na naszej teraźniejszości, myśleć, że Kościół jest tylko tu i teraz. Na tym bazuje wychowanie od najmłodszych lat, już od przedszkola. Wszystko, co papież mówi o wolności, jego wypowiedzi przeciwko wojnie i o wszystkim ważnym, co dotyczy naszej duchowości i duszy, zakłada, że ponad tym wszystkim istnieje ważniejszy cel, ostateczny cel.
I jeżeli go stracimy z oczu, może stać się tak, że na drodze naszego życia utkniemy w martwym punkcie. Może zboczymy z wcześniej obranej drogi lub nawet zaczniemy się cofać. Wszystko jest możliwe. Kiedy będziemy mieć przed oczami ten najważniejszy cel, Bóg jest naszym początkiem, sensem naszego życia i naszym ostatecznym celem. I dlatego tego pytania nie należy nigdy przemilczeć. To pytanie jest dogłębnie zakorzenione w człowieczeństwie jako takim. A to pytanie brzmi, jaki jest sens życia? Czy śmierć jest końcem wszystkiego, czy jednak celem, do którego zmierzamy? Łacińskie finis ma podwójne znaczenie. Koniec, kres, ale również cel. Bedeutung, das Ende, Schluss, aus, koniec, oder das Ziel, Cel. W swojej książce porusza kardynał również bardzo trudne tematy, na przykład piekło. Pisze eminencja, że piekło dla wielu katolików jest tak ciężkie, że boją się piekła do tego stopnia, że mogą przez to nawet zapomnieć o miłości Boga. Jak można przezwyciężyć strach przed piekłem, nie wypierając prawdy dotyczącej piekła? Dobry chrześcijanin nie obawia się piekła, bo nie ma żadnego powodu, żeby się tam znaleźć. Dobry chrześcijanin dostał do wyboru szereg dróg, którymi może ominąć piekło. W pierwszym liście świętego Jana Apostoła można przeczytać: w miłości nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Zatem my jako chrześcijanie miewamy lęki, które wynikają z naszej ludzkiej natury, ale nie mamy podstaw do żadnych obaw metafizycznych czy teologicznych, ponieważ te pokonała boska miłość. Ale wiemy również, dzięki objawieniom boskim, że istnieje taka możliwość, że my jako ludzie ponosimy porażki. I tutaj pojawia się kwestia piekła i nieba. Niebo jednak to nie jest centrum handlowe, w którym wszystko jest elegancko poukładane, czy jakiś park rozrywki, a piekło również ma różne oblicza. Kaufland, wo alles schön ist, und wie so ein Freizeitpark, oder die Hölle ist auch nicht irgendwie, sagen wir manchmal die Hölle von Auschwitz und so. Często powtarzamy określenie piekło Auschwitz, co oczywiście mówi o cierpieniu ludzi, którzy trafili do tego obozu i to było bez wątpienia straszne. Ale to, że mówimy o tym piekło, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Zło w czystej postaci, którym były obozy koncentracyjne, nie ma nic wspólnego z Bogiem, gdyż Bóg nie jest zły, nie wyrządza ludziom żadnej krzywdy. Jednak piekło wywodzi się od tego, że my, ludzie, odrzucamy miłość Boga. Powinniśmy o niej pamiętać nie tylko w ostatnich chwilach naszej ziemskiej egzystencji, przyjmując ostatnie namaszczenie, ale przez całe nasze życie. Nikt nie może zachowywać się tak, jak Hitler wydał rozkaz, żeby wymordować 6 milionów Żydów, Rosjan, Polaków oraz Romów, których nazywano wcześniej Cyganami, twierdząc, że nie mają prawa do tego, żeby żyć. Z tym wiąże się również ten cały darwinizm społeczny, po czym stwierdzić, że teraz otwieram się na miłość Boga, a Bóg miałby na to odpowiedzieć, że wszystko jest w porządku. Tak nie może być. Oder sagt, alles in Ordnung, das kann nicht sein. Oder auch viele Leute im Alltagsleben, die zerstören. Obecnie ludzie w swoim codziennym życiu rozbijają rodziny albo decydują się unicestwić dziecko w łonie matki. Powszechne jest również przekonanie, że starzy ludzie nie mają już żadnej wartości dla gospodarki. Z ekonomicznego punktu widzenia nie są potrzebni, zatem powinni mieć prawo do dobrowolnej śmierci, żeby społeczeństwo mogło oszczędzić pieniądze. Niektórzy ludzie twierdzą również, że żyją w nie swoim ciele i chcą zmienić płeć. To wszystko jest występowaniem przeciwko woli Boga. Bóg cię stworzył jako kobietę albo mężczyznę. I to właśnie od związku kobiety i mężczyzny zależy przyszłość całego pokolenia. Jeśli człowiek w swoim życiu będzie dopuszczał się naprawdę złych rzeczy, wystąpi przeciwko innym bądź samemu sobie, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi, to wszystkie jego czyny mogą się zsumować i serce takiego człowieka stanie się twarde jak skała i odporne na miłość Bożą. Dann kann sich das summieren und man kann sein Herz verhärten, wird hart gegen die Liebe Gottes und Gott respektiert
A Bóg respektuje naszą wolność. Bóg dał nam wolną wolę. Ludzie są wolni i mogą robić to, co chcą. Oczywiście człowiek jest wolny, ale za wolnością stoi wielka odpowiedzialność. Każdy może powiedzieć, jestem wolny, a później obalić trzy szybkie, a potem całkowicie pijany, otumaniony, usiąść za kierownicą i spowodować wypadek, w którym zginie inny człowiek. Można powiedzieć, że skorzystał ze swojej wolności. Korzystając ze swojej wolności w niewłaściwy sposób, każdy może spowodować wielkie szkody i za to właśnie musi ponieść odpowiedzialność. Wolność zatem jest ogromnym darem, ale również kolosalnym wyzwaniem. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne życie i musi mieć na uwadze zarówno Boga, jak i bliźnich. Piekło jest bardzo poważnym tematem. Uzmysławia nam dobitnie, że my, ludzie, możemy również grzeszyć. Niebo jest równoznaczne z miłością Boga, która jest w nas, ale również miłość boska powinna przez nas dobrowolnie przemawiać. Przymus i miłość wykluczają się. Kiedy kocham jakąś kobietę i nawet być może myślę, że byłaby dla mnie doskonałą żoną, nie mogę jej do niczego zmuszać. Nie można zmusić do miłości. Zatem miłość i przymus są przeciwieństwami i Bóg nie zmusza nas do miłości. Obdarza nas łaską, możemy otworzyć swoje serca i Go do siebie wpuścić, obdarzyć Go miłością, pokochać Go całym sercem, duszą i ze wszystkich sił, a w drugiej kolejności bliźniego jak siebie samego. Jednak my jako ludzie mający ograniczone możliwości pojmowania możemy nie móc zrozumieć boskiej tajemnicy. Tworzymy zatem równanie, z którego wynika, że skoro Bóg nas kocha, ludzie nie mogą zostać na wieki przeklęci, nawet jeśli sami są sobie winni. Zatem Bóg musi postąpić inaczej. Jednak Bóg nie musi zachować się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. My z naszym ograniczonym ludzkim postrzeganiem musimy spróbować zrozumieć wyższą logikę boskiej miłości. Nie zapominajmy o istnieniu Mysterium Iniquitatis, tajemnicy nieprawości. Mysterium Iniquitatis, das Mysterium des Bösen. Wer weiß denn, warum eigentlich... Któż w ogóle mógłby zrozumieć, dlaczego taki człowiek jak Stalin przyczynił się do śmierci 20 milionów ludzi? Dlaczego to zrobił? Nie sposób tego w żaden sposób zrozumieć. On nie był szalony w klinicznym tego słowa znaczeniu. Był szalony z moralnego punktu widzenia. Dlaczego człowiek w ogóle dopuszcza się takich czynów? W tym kontekście papież Benedykt napisał w encyklice Spe Salvi, że na koniec prześladowcy i ofiary nie zasiądą przy wspólnym stole. Kiedy przyjdzie na nas czas, nie będzie można wówczas powiedzieć, że chodzi przecież o kilka drobiazgów, błędów czy tym podobne. Sam Bóg wie, może wejrzeć w nasze serca i ocenić nasze doczesne życie. Jednak żaden z nas nie może myśleć, że koniec końców miłość Boga wszystko załatwi i wszystko finalnie będzie w porządku. Hitler w końcu sam się zastrzelił. Nie chciał ponieść odpowiedzialności za swoje czyny. Pomyślał sobie, że nikt nie będzie go sądził, tak jak innych sądzono później w Norymberdze. Uciekł jednak tylko przed osądem ludzi, ale nie przed boskim sądem. Każdy musi sam stanąć w obliczu Boga i odpowiedzieć za swoje czyny. Da muss jeder Einzelne vor Gottes Thron hintreten und kein, in anderen Worten, in dem Buch, im letzten Buch der Heiligen Schrift heißt das. W ostatniej księdze świętych ksiąg, w Ewangelii świętego Piotra, zostało jasno napisane, że żaden morderca, cudzołożnik, żadna osoba krzywdząca dzieci czy złodziej nie zostanie tak po prostu wpuszczony do Królestwa Niebieskiego. Chrystus dał nam możliwość żalu za grzechy, zmiany swojego życia czy konwersji, ale my sami musimy się zdecydować na to,
by skorzystać z tej łaski. Tytuł książki brzmi Cud nieśmiertelności. Ale czy nasza dusza jest faktycznie nieśmiertelna? W swojej książce pisze kardynał: Bóg, który odciąga nas od otchłani nicości, jest tylko abstrakcyjną, a nierealną wizją, więc tylko mentalnym konstruktem. Podobnie jak samo wyobrażenie nicości. Zatem czy śmiertelność duszy jest zupełnie niemożliwa? Nielogiczna? Wewnętrznie sprzeczna? Jak to z punktu widzenia kardynała wygląda? Śmiertelność duszy, śmiertelność tej wewnętrznej, najbardziej ukrytej części ludzkiej świadomości, jest problemem egzystencjalnym. Duszę zawdzięczamy stworzeniu. Łączy nas z nieśmiertelnym Bogiem. My, ludzie, nie możemy sami rozstrzygać kwestii boskiej miłości. Nie możemy siebie stawiać na jednej linii z jakimś produktem, na przykład maszynką do golenia, która po kilku latach się zużywa i wymieniamy ją na nową. Ale my, jako ludzie, stanowimy nieodłączną część nieskończoności. To Bóg powołuje nas na ten świat i jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego przez Chrystusa i Ducha Świętego. Właśnie dlatego dusza ludzka jest nieśmiertelna. Im Sohn in Christus und im Heiligen Geist zum ewigen Leben Gottes bestimmt. Deshalb ist diese Unsterblichkeit der Seele. Nieśmiertelność duszy, o której mówił święty Tomasz z Akwinu, wykracza poza pojęcie duszy u Platona, które zostało przez chrześcijaństwo zgłębione. Zatem nieśmiertelność duszy jest pojęciem, konkretnym wyznaniem, nawiązaniem do nieśmiertelności Boga. Mowa jest o tym w Księdze Mądrości. Bóg stworzył nas do nieśmiertelności. Konkretes Bekenntnis zur Unsterblichkeit Gottes. Gott hat uns, das heißt im Buch der Weisheit, zur Unsterblichkeit geschaffen. Das mit dem Nichts, sagt man manchmal, ja, wenn Gott wollte. Czasami można gdzieś usłyszeć, że gdyby Bóg chciał, mógłby nas trzymać nad powierzchnią nicości. Mówił o tym Kierkegaard w swoim egzystencjalizmie. Ale my, jako katolicy, z naszym postrzeganiem bytu, z naszą metafizyką, nie możemy się ku temu skłaniać. Nie możemy wierzyć w swoistą dobrą wolę Boga, że pozwoli nam upaść bądź nie. Nicość nie jest jakąś dalszą rzeczywistością, która występuje równolegle z bytem. Jest to kwestia bardziej skomplikowana. Das Nichts gibt es nicht als eine zweite Realität neben dem Sein. Es ist ja komplizierte philosophische Frage, aber filozoficzne pytanie, ale w opozycji do stworzonego bytu, w jego pozytywnym znaczeniu. Nicość jest tylko założeniem, więc kiedy Bóg stworzył piekło, którego nie można wyobrażać sobie jako przestrzeni nicości, do której Bóg mógłby nas po prostu wrzucić, tak nie możemy o tym myśleć, stworzył również nas. So können wir das nicht denken, sondern Gott schafft uns. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stworzył nas tak, żeby pewność nieśmiertelności stanowiła część naszej natury. Natura człowieczego istnienia dopełniona jest w łasce Chrystusa, w łasce Ducha Świętego. Dlatego to naturalne, że pragniemy życia wiecznego oraz przeświadczenia, że miłość, którą obdarzamy swoich bliskich, się nie kończy. Deshalb ist dieses natürliche Verlangen für immer zu leben, dass die Liebe, die ich habe, auch zu meinen Nächsten, dass sie nicht irgendwie endet. Diese Liebe. Ta miłość nie jest jedynie egoistycznym życzeniem, ale mamy ją wpojoną, zaszczepioną w sobie i tylko my sami możemy z niej zrezygnować. Bóg nas jej nie pozbawi. Nie wydrze jej nam. Gott schließt uns nicht aus. Bardzo dziękuję, kardynale, za rozmowę i przybycie do naszego studia i również za książkę, która jest naprawdę interesująca. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby to nagranie udostępniać w mediach społecznościowych i żeby sięgać po książkę kardynała Gerharda Millera. O tych sprawach dzisiaj w Kościele niestety naprawdę niewiele się mówi. Więcej mówi się o innych rzeczach, niekoniecznie należących do tego, co jest w samym centrum Kościoła. A ta książka właśnie o tym mówi, o naszej chrześcijańskiej nadziei. Zachęcam do sięgania po cud nieśmiertelności. Kłaniam się z Panem Bogiem.